Otóż, moi drodzy, już w wakacje pojawił się taki, bym powiedział, dość lakoniczny komentarz ze strony Ministerstwa Infrastruktury, które tak naprawdę zaniepokojone niskim poziomem umiejętności kandydatów na kierowców, niskim poziomem zdawalności tych kandydatów na kierowców, poinformowało, że będą zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Powiem szczerze, nagrywając ten film, ten październikowy film, miałem nadzieję na to, że w tym systemie szkolenia i egzaminowania kierowców coś się zmieni. Tym bardziej, że zapowiedzi ministerstwa były właśnie takie, jak tam podałem, że to w związku z tym, że jest, że mamy do czynienia w Polsce z niską zdawalnością i tak dalej, więc będą wprowadzone zmiany w rozporządzeniu dotyczącym egzaminowania. I o ile nie spodziewałem się jakichś wielkich zmian, typu, że nagle coś, cały system ulegnie zmianie, że w inny sposób będziemy egzaminować, może w taki sposób, jak ja właśnie często mówię, aby ten egzamin wyglądał tak, że jedziemy po prostu z punktu A do punktu B, bez wydawania poleceń przez egzaminatora, tylko sami musimy się skupić na jakiejś tam mieście. Natomiast byłem przekonany, że przynajmniej ten egzamin będzie w jakiś sposób nie tyle łatwiejszy, co jego zasady będą bardziej zrozumiałe. Dzisiaj, ja nie chcę powiedzieć, że egzamin jest trudny i niezrozumiały, ale z moich obserwacji wynika, że wiele osób tak naprawdę nie rozumie zasad tego egzaminu. Nie rozumie tego, w jaki sposób jadąc drogą cały czas wykonujemy jakieś zadania egzaminacyjne. Dla 90% osób, które przystępują do kursu, zadanie egzaminacyjne to jest łuk, parkowanie, zawracanie. A to, że my w czasie jazdy cały czas wykonujemy jakieś zadania egzaminacyjne, którymi są przejazd przez skrzyżowanie, przejazd w okolicy przystanku autobusowego, tramwajowego, zachowanie w odniesieniu do znaków poziomych, pionowych, do sygnalizacji świetlnych, do pieszych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas jadąc wykonujemy zadania egzaminacyjne. I to jest dla wielu osób bardzo, bardzo niezrozumiałe. Więc tutaj, no, co byłoby najprostszą rzeczą? Najprostszą rzeczą tak naprawdę byłoby może, nie wiem, usunięcie właśnie tej, powiedzmy, obecnie obowiązującej karty egzaminacyjnej. Może pozwolenie na popełnienie, nie wiem, 5 błędów w czasie całego egzaminu. Bez mówienia, czy to jest w jednym zadaniu, czy to jest, kurczę, w różnych zadaniach. 5 razy popełniłeś błąd, koniec. No gdzieś w ten sposób myślałem, że te zmiany pójdą. A poszły one w jaką stronę? Ano poszły one w taką stronę, że znowu najważniejsze nie jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli dobre wyszkolenie przyszłych kierowców, a najważniejsze są pieniądze. Najważniejsze są, moi drodzy, pieniądze. I po tej propozycji, która się ukazała, nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Nie ocenię, czy to dobrze, czy to źle. Przede wszystkim tam jest zapis taki i to, co ministerstwo chce zmienić, aby egzaminator kolejnych kursantów miał ustawionych co 45 minut. Tutaj bardzo przeciwko temu są związki zawodowe w WORD-ach,
jak już wspomniałem, nie mnie oceniać. Wam na pierwszy rzut oka będzie się wydawało, no tak, no ale to będzie więcej egzaminów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, powiem szczerze, bliżej bym się tutaj kierował bardziej w stronę zdania związków zawodowych, no co było 8 osób i co 50 minut kolejna osoba do jednego egzaminatora. Uważam, że to była, że to był system na tą chwilę optymalny. Zwiększanie tego, to nie jest tak, że to wy będziecie mieli częściej egzaminy, więc to fajnie, bo Ford to nie jest fabryka, która ma wyprodukować jakąś tam ilość ludzi, a tak to będzie wyglądało. Jeżeli do jednego egzaminatora będziecie pisani co 45 minut i on w ten sposób będzie miał tych ludzi, że będzie miał co 45 minut, ten człowiek też będzie sfrustrowany. Ja bym nie chciał do takiego sfrustrowanego egzaminatora iść jako, nie wiem, osoba numer 7 w danym dniu. Gdy jeszcze niech się okaże, że nie wiem, ktoś wypadł, mówię o egzaminatorach. Tak więc w mojej ocenie jest to zapis zły. Drugi zapis, taki bym powiedział, dosyć ciekawy, już was nie bardzo dotyczący, ale pośrednio również, to jest dopuszczenie do możliwości wykonywania przez 6 miesięcy funkcji egzaminatora nadzorującego przez osoby nie mające do tego uprawnień. Egzaminator nadzorujący to jest taka osoba, która jest jak gdyby nad tymi egzaminatorami. On tam musi spełnić pewne wymagania, aby takim egzaminatorem nadzorującym mógł być. Czyli to nie każdy egzaminator może być. I to rozporządzenie wprowadza taką możliwość, aby przez okres 6 miesięcy tą rolę mogła pełnić osoba, która tych wszystkich wymagań nie ma. Nie ma, kompletnie brakuje mu jednego z wymagań do niego, aby egzaminatorem nadzorującym był. Myślę, że w czasach tych pandemicznych rozwiązanie dobre, bo nie będzie to w jakiś sposób blokowało prac Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w sytuacji, gdy egzaminator nadzorujący ten faktyczny będzie, nie wiem, na L4, na kwarantannie. Natomiast tak jak wspomniałem na początku, no szkoda, że postawiono wyłącznie na kasę, że okazuje się, że w tym systemie najważniejsza jest kasa, a nie bezpieczeństwo i dobre przygotowanie przyszłych kierowców. No cóż, można powiedzieć, że kolejny raz rząd nasz